Serdecznie Państwa witam w kolejnym naszym programie, w kolejnej odsłonie. W nawiązaniu do tego, że Państwo bardzo dużo zadajecie pytań, co się dzieje z gwizdkami, jakie używać, jakie modele, jakie firmy i tak dalej, postanowiliśmy właśnie Państwu dzisiaj zrobić taki teoretyczny wykład na temat właśnie używania gwizdków i różnych ich, że tak powiem, modeli, włącznie z prezentacją, jak to powinno być. Potem weźmiemy jeszcze pieska jakiegoś tutaj hiszpańskiego tym razem. Weźmiemy o wdzięcznym imieniu Bubo, który trochę będzie nam pomagał i prezentował jako żywy twór, żywy model w sensie. Proszę Państwa, gwizdek. Gwizdek, czym jest gwizdek, a czym na pewno gwizdek nie jest? Proszę Państwa, gwizdek nie jest urządzeniem jakiejś czarnej magii, które jak sobie kupimy w sklepie i sobie go weźmiemy do ust, zdobędziemy i coś tam sobie zafiukamy, to zaraz każdy pies jak po hipnozie będzie za Wami biegał i będzie posłuszny i zahipnotyzowany. Otóż nie. Do tego, żeby gwizdek mógł być dla psa zrozumiałym sygnałem, musimy przepracować pewien etap współpracy psa. Jak to zrobić? Zaraz Państwu będę mówił i potem na przykładzie pieska pokazywał. Od samych podstaw, od początku. No to w tej sytuacji, skoro gwizdek nie jest czarodziejskim fletem, nie jest zaklinaczem, to czym jest gwizdek? Gwizdek jest takim, proszę Państwa, jakby mini instrumentem muzycznym, na którym też nauczyć się trzeba odpowiednio grać. To jest szalenie ważne. Technika zadęcia, technika wydobywania dźwięku jest bardzo zbliżona do instrumentów dętych. W związku z powyższym będę Państwu o tym wszystko opowiadał. Ale drugi punkt tutaj mi mówi, że sygnały stosowane właśnie stosowane i wydawane gwizdkiem, jakież to one są? Na przykład użyję swojego ulubionego tym razem amuletu gwizdka od wielu, wielu lat, więc go sobie pozwolę już na szyjkę zainstalować. Jeden krótki gwizdek to jest gwizdek oznaczający, też psa musimy do tego nauczyć, zmiana kierunku poruszania się właściciela oraz i psa. Będziemy to potem z psem pokazywali, jak to mniej więcej zrobić. Potem mamy dwa krótkie gwizdki. To jest bardzo ważny element. Dwa krótkie gwizdki. Jak nauczyć psa, żeby reagował na dwa krótkie gwizdki, które intonuje. Prawda? Pik, pik. Ładne, oddzielone od siebie, klarowne dźwięki. Bierzemy miseczkę. Tutaj jest podnóża miseczka. Będzie tam potem karma, tak? Będzie piesek, to Państwu pokażę, jak to się robi, żeby wyłożyć karmę. I w tym momencie to do tego dojdziemy, jak już będziemy mieli modela naszego, czyli pieska. Dwa krótkie gwizdki. Potem jest kolejny, że tak powiem, sygnał dawany gwizdkami. To jest w tym punkcie, bym powiedział, A do dwóch krótkich gwizdków, bo to jest równo ważne. To się znak równości, bym powiedział. Czyli dwa krótkie gwizdki. Jeżeli piesek ładnie zareagował, wrócił, wszystko ekstra, tak ma być, bo już jest nauczony. Ale co się dzieje, kiedy wejdziemy w środowisko, gdzie pies nagle przybłądził gdzieś, bo miał bodźce rozpraszające, może jakaś zwierzyna przebiegła, może inny pies. Wtedy dajemy szereg krótkich gwizdków, taką serię. Brzmi to tak. Wtedy pies ma prawo zorientować się, skąd bije źródełko dźwięku. Ważne jest to szczególnie w terenach leśnych. Tutaj, proszę Państwa, na tej wysepce mojej jeszcze takiego echa nie ma, bo są zbyt młode drzewa. Ale jak wchodzimy w tereny leśne, zwłaszcza gdzie jest starodrzew, to tam jest echo. I pies potrafi odbiegnąć od nas, odbiec 30-50 metrów, wejdzie gdzieś kawałeczek za starą sosnę, czy tudzież starego dęba, inny gatunek drzewa i mu dajecie sygnał, wróć do mnie. I ten pies nagle słyszy echo. Tak jak i wy będziecie słyszeli, że jest pipi, pipi, pipi. I w tym momencie ten pies może być zdezorientowany, jak i człowiek, gdzie jest echo. Pobłądził w lesie niejednokrotnie. W związku z powyższym, żeby to efekt tego echa zminimalizować, dajemy szereg krótkich gwizdków.
I ten pies ma szansę wtedy co i raz namierzać, dosłownie namierzać, skąd jest najbardziej ten sygnał taki czytelny. I to nam pomaga mieć z nim komunikację i pies czasem nabiera doświadczenia. Momentalnie uczy się, jak przeciwdziałać w sytuacjach, kiedy jest echo. Oczywiście należy teraz tutaj powiedzieć Państwu, że jest następny sygnał gwizdkiem. To jest jeden długi gwizdek. Bardzo długi. To jest długi gwizdek. Należy tutaj powiedzieć, że to w zależności od zachowania psa tak długo gwizdżemy. Emitujemy dźwięk długiego gwizdka do momentu, aż pies cały rzeczywiście nie położy się w tym miejscu, gdzie od niego na odległość żądaliśmy zawarowania. Czyli jeden długi gwizdek to jest komenda, waruj na odległość. Tak samo jak mówimy słowem waruj, tak samo ten gwizdek długi oznacza waruj. I jeżeli już mówimy o gwizdkach i o sygnałach dźwiękowych, to już należy Państwa dalej wprowadzić w arkana sztuki i powiedzieć, że jak dajemy sygnały dźwiękowe gwizdkiem, to koniecznie należy pamiętać o tym, że trzeba się wspierać również bodźcami wzrokowymi psa, czyli optycznymi. W tym momencie ja zaprezentuję, że jeżeli dajecie Państwu psu zmianę kierunku poruszania się, czyli krótki gwizdek jeden, jak pies się na Was odwróci, obejrzy, to również taką właśnie wyważeniem ciała i wskazaniem ruchu ręki pokazujecie mu, że tam właśnie trzeba iść. Jeżeli w lewo, to też. I wyraźnie swoim ciałem dać sygnał czytelny w tym momencie jak najbardziej dla zwierzaka. Jeżeli mówimy o powrocie do nogi na dwa krótkie gwizdki, wróć do mnie, to oznacza, dajemy ruch wahadłowy ręką. Taki ładnie, nie klepiący się w udo. To jest bardzo duży błąd. Ludzie częstokroć myślą, że jak zrobią do psa tak, że i się tak, aż, o Jezu, przepraszam, zabolało, i się tak klepną, to ten pies się lepiej posłucha. Nie, to nie chodzi o to klepnięcie, o ten strzał, o udo w spodnie czy w inną garderobę, odzież i tak dalej. To w tym momencie chodzi o tylko optyczny ruch. Ruch. Dowaruj na odległość, jak mówimy waruj, to też ręka wysoko podniesiona i mówimy waruj. Ale jak użyjemy gwizdka i zrobimy długi gwizdek, zaintonujemy, który to oznacza to samo, co ręką powiedziane i gwizd i słowem waruj, zamiast słowa waruj damy gwizdek, to również należy tak zrobić. Tak? Dobry piesek, jeżeli się oczywiście zachował odpowiednio. W każdym bądź to razie dmiemy potąd, drodzy Państwo. Mówię to już dla nauki, dla wszystkich Państwa, co będziecie ze mną współpracowali, żeby nie robić tego błędu, że widzicie, pies biegnie, udajecie, bo już jest wyszkolony przeze mnie sygnał długiego gwizdka, waruj, i robicie tak. Patrzycie, pies zahamował, już zaczyna się schodzić do parteru, zaczyna się pokładać do waruj. I wy wtedy przestajecie, najczęściej to jest taka wada u Was, zaprzestajecie nadal emisji dźwięku, emitowania. I pies tak, o, przestał być emitowany dźwięk, sygnał, w związku z powyższym, to chyba nie muszę się położyć. To jest bardzo powszechna niestety maniera, czy taka cecha dotycząca właśnie nas, Was, początkujących ludzi. To byłoby chyba, jeśli chodzi o to wszystko na temat tutaj. Lecimy dalej. Co jest następnym punktem? Mianowicie, o tutaj trzeba to koniecznie, bo powiedziałem o gestach, dobrze, o optykach, dobrze. Proszę Państwa, czwarty punkt. Właśnie atak tego dźwięku, dystansowanie dźwięku względem psa, względem przewodnika i oczywiście warunki atmosferyczne, wiatrowe, które panują w danym momencie, w danym czasie. O co chodzi? Nie wolno gwizdka trzymać w ręku cały czas i na przykład robić
ręka musi być swobodna. Czyli staramy się, uczymy się od początku, że musimy ten gwizdek używać na zasadzie ujęcia go ząbkami dolnymi i górnymi, czyli siekaczami. Przepraszam, dobrze mówię. Ten sposób. Jak jest niepotrzebny, to go wypluwamy. Jeszcze raz pokażę. I go wypluwamy. Jest niepotrzebny. Żeby nie było, że wkładacie Państwo i sobie go odkładacie. Bo to już nie ma, to już setne sekundy lecą, że potem nie ma czasu na inne reakcje. To jest jak początkujący kierowcy, że jak są na kursie, to patrzą, jak tą jedynkę włączyć i patrzą na ten schemat, prawda, tak? Tutaj jest jeden w tą stronę, a dwa to muszą spojrzeć. Nie patrzą na trasę, nie patrzą na szybę, tylko albo szukają pedałów, gdzie jest sprzęgło, albo gdzie jest ta jedynka, dwójka i za każdą zmianą biegu popatrzą, jak to zrobić. Nie, to musi wejść w automatykę. Tak samo z tym gwizdkiem. Musi Wam w ciało wejść i w duszę to, i w mózg, że ten gwizdek zawsze tutaj jest. Jak hamulec ręczny, albo jak stacyjka w samochodzie, albo pedał hamulca i gazu zawsze w tym samym miejscu. I nie musicie o tym myśleć, i nie powinniście o tym myśleć, że ten gwizdek tu jest. Nie szukać go. Automatyka. Nad tym trzeba popracować. Dobrze. Atak z języka chodzi. O co chodzi atak z języka? Jeżeli weźmiecie, to jest częsty błąd, gwizdek, i zrobicie tylko samo dęcie, przepraszam, ale ja muszę się skoncentrować, żeby Państwu powiedzieć, co Wy robicie i zaprezentować jeszcze, co robicie. To jest dla mnie trudne. Że weźmiecie do ust, dajmy na to, i to częstokroć bez użycia zębów, tylko tak do ust. I tylko zrobicie takie fu, 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 fu. Teraz muszę przytrzymać, żeby to żebyście Państwo widzieli. To jest błąd, bo dla psa jest czytelny wtedy, nieczytelny sygnał właściwie, że co to jest? Jakieś świsty. Dwa dźwięki krótkie muszą być od siebie oddzielone, tak jak przecinkiem w zdaniu, czy w wyrazach jakimś, czy w jakimś krótkim tam formie pisemnej. Przecinek. To się uzyskuje w ten sposób, że bierze czynny w tym udział język, który, jakbyście Państwo tak sobie wyobrazili, że mówicie słowo tit, 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 tit. Język bierze w tym momencie udział, prawda? Tit, tit. Jak zrobimy, pompując powietrze z przepony i sobie będziemy językiem śpiewali tit, tit, to wyjdzie Wam sygnał pożądany. Tit, tit zrobiłem. Jeżeli bez języka to zrobię, to wyjdzie... Zupełnie, kompletnie inny sygnał. Chyba sami Państwo, mam nadzieję, że zauważycie tą różnicę i ją wychwycicie. Gdyby potem chcieć zrobić szereg krótkich gwizdków w lesie, gdzie jest echo, bez użycia języka, czyli tit-tit-tit, tit-tit-tit, albo tit-tit, 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 to znowu co wyjdzie bez użycia języka? A słuchaj takie, że ja robię to... A z językiem? Tit-tit-tit? Prawda? Bez języka? Nie da się rady. Proszę Państwa, nawet jak widzicie, takim śmiesznym urządzeniem, jakim jest prosty gwizdeczek, to też jest sztuka operowa. To nie jest tak, że bierzemy sobie, kupujemy gwizdeczek i o, wszystko, kurde, wszystkie psy w mieście i na wsi latają za Wami. To jest mini instrument kupiony w sklepie muzycznym. Trzeba się na nim nauczyć grać. Co prawda, gamy się tu nie da zagrać, ale prawie blisko. Proszę Państwa, dobrze, dystansowanie. Co ja tutaj zapisałem w sprawie dystansowania? Jeżeli pies jest od Państwa bardzo blisko, to jest do 10 metrów i wiatru nie ma szalonego, to mu dajecie tym gwizdeczkiem bardzo, bardzo cichutką komendę. Cichutko dajecie tej głośności. Jeżeli pies jest na 30 metrów, dajecie troszkę głośniej. Jeżeli pies jest od Was 150 metrów, dajecie... A jak pies jest od Was 200 metrów, to dajecie cały cicher na wszystko, na full, na maksa. Nawet coś w tym stylu. Przyłożyć. Dlatego to jest bardzo ważne. Bo jeżeli pies jest przyzwyczajony, że przy Was do 10 metrów zasuwacie całą skalą głośnością tego gwizdka,
i on potem jest od was 200 metrów, to proszę Państwa, do tego, przez te 200 metrów do niego doleci bardzo do ucha cieniutki bodziec. Taki cichutki. Prawda? Taki cieniutki, cichutki. I on wtedy wie, a mój pan, moja pancia jest daleko. Mogę teraz sobie nabroić przez pewien czas, bo mnie nie sięgną. A może nawet mnie nie widzą. Pewnie mnie nie widzą. Więc najpierw troszeczkę sobie nakombinuję, namyszkuję, naplądruję, a potem skruszony wrócę do panci, pancia i powiem, nic się nie stało chyba, nie? A że poczekałeś 15 minut dłużej, no to już chyba nie ma problemu. Otóż nie. Problem jest. Zakrzyczeć można psa. Syndrom psa zakrzyczanego, opowiadałem w poprzednich materiałach kiedyś tam. Jest syndrom psa zagwizdanego zbytnią właśnie nieregulowalnością dystansu, jak jest od nas zwierzak blisko lub daleko. Również z gestami, drodzy Państwo, można psa za gestami również bym w cudzysłowie zakrzyczeć. To znaczy, jeżeli pies jest ode mnie bardzo blisko, tak jak pani Patrycja kamera, to ja powiem na przykład i tylko taki ruch skromny zrobię. Jeżeli pies będzie bardzo daleko ode mnie, zrobię bardziej wyrazisty ruch. A jak jest naprawdę szalenie daleko i dam sygnał, wróć do mnie wiskiem, to aż niemalże taki ruch zrobię. Ale nigdy za szybki, tylko wyrazisty. Tak jak dobry dyrygent w orkiestrze. Rozumiemy Państwo, mam nadzieję. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego naszego punktu, punkt numer 5. Rodzaje gwizdków. Zrobiliśmy tu ekspozycję dla Państwa i zacznę może od swojego, który bardzo go lubię. Traktuję go już jak amulet. Przeżyliśmy już razem niejedne konkursy, niejedne dobre przygody, dlatego mam sentyment do niego, zaufanie. Jest ładny, klarowny, w tonie, czysty, jest podwójnym gwizdkiem. Tu też była kuleczka, ale tą kuleczki się pozbyłem i głównie korzystam z tego, gdzie jest bardziej nawet widać może, no widać ślady eksploatacji. Tak jak to nieraz się śmieję, to mówię, proszę Państwa, ja to już na gwizdkach to zęby zjadłem. I widzę, że bardziej gwizdki przechodzą to ciężko niż moje ząbki. No ale no, tak jest, dobrze. Gwizdek ten bardzo fajny, klarowny, czyściutki, ładny instrumencik. Drugi. Nazywam go Bubelek. Z tej samej firmy. Też podwójny, ma tutaj kulkę oczywiście. Nie wydłubałem. Na czym polega jego błąd? Że firma, która to produkowała, czy linia technologiczna, coś się komuś coś zepsuło, że nie zrobili takiego rantu tutaj po tej stronie, jak tu po tej stronie, i on wypada z ząbków. No, nie można go utrzymać. Ledwie co, prawda? Więc jak tutaj nad nim pracować? On ładnie brzmi, ale trzeba byłoby go trzymać w ręku, żeby zagwizdnął. Ładnie brzmi. Ale co z tego? Trzeba było wziąć mój hataski szpilniki, jakieś iglaki i taki rant samemu dotoczyć. Jeżeli Państwu się taki trafi bubelek, bo zanim otworzycie, no to kupiliście już, tak? Przychodzicie do domu i się okazuje, że o kurczę, coś tutaj nie tak z tym gwizdkiem. No to co? Poprosić męża czy kolegę, niech zrobi z nim porządek. Bo można ten gwizdek naprawić, nie jest do wyrzucenia. To jest gwizdek z tej samej firmy, troszkę jest dłuższy od mojego ulubionego, bo ten ma 9 cm, a ten ma chyba 11. I on bardzo ładny ma ton. Polecam go w trudne warunki atmosferyczne, na dalekie odległości. Naprawdę ma potwornie ładny. Prześliczny, mocny, donośny głos. Prawda? Można cichutko na nim zagrać. Trzy różne można zrobić dynamiczne, że tak powiem, dźwięki. Czyli od cichutkiego piano po głośniejsze forte, no i na końcu forte, fortissimo forte, czyli bardzo głośno. Gwizdek grzechotka. Ma kuleczkę tutaj. Jest niestety nie do, uważam, psów stricte myśliwskich. Takie gwizdki to powinno stosować się, mimo że to dla psa ktoś wymyślił, też ta sama firma notabene. Z tą kulką, to do sportu gdzieś, do policji, na skrzyżowaniu, na ruchu ulicznym. Słyszycie Państwo, to gulgotanie. To nie polecam tego. To nie polecam takiego gwizdka, na pewno. Tutaj jest gwizdek dość fajny, ale uważam, że za cichy. Też bym nie używał takiego gwizdka. Nigdy bym nie kupił może. A ja bym nie kupił, znaczy, że nie polecam. Prawda? A, dobrze. Zacina się, zatyka się.
jako instrument, bym powiedział, to te skrzypce są jedne z najgorszych tutaj, z tych wszystkich skrzypiec. To są bardzo fajne gwizdeczki, które są wspaniałe, że mają te kolory jaskrawe. Może zrobimy taki eksperymencik mały. Ja teraz taki gwizdek tutaj sobie położę jeden, prawda? Zobaczcie Państwo, jak go widać w trawkach. Kamera tam to pewnie ogarnie, prawda? No i tego mojego ulubionego, prawda, rzucę sobie tutaj. No zobaczcie, gdyby mi on upadł z kieszeni albo skądś i bym tu chodził, to które szybciej znajdę? No wiadomo, że to jaskrawe. Godne polecenia, mimo że te właśnie fluorescencyjne, takie jaskrawe, to one są troszeczkę dla mnie w stosunku do tego gwizdka, są za bardzo, no mówiąc krótko, mniejszą falę akustyczną dają. Niezłe, to jest niezłe. Tylko że ja mam sentyment troszeczkę do stonowanych bardziej dźwięków, takich jak ten gwizdek ma, czy ten mój ulubiony. I przy tym pozostanę, bo sprawdzałem na innych psach i wiem, że akurat w moim przypadku, na moich doświadczeniach, to te się bardziej sprawdzają w trudnych warunkach terenowych na dalekie odległości. Ale również te są jak najbardziej w porządku. No i tutaj mamy takie najgorsze skrzypce, jakie mogą być z instrumentów. To jest gwizdek metalowy. Ma straszną wadę, że zimą przymarza do ust. Można naprawdę sobie zrobić krzywdę. Ja tam stosowałem kiedyś, jak nie było takiego wyboru dawno temu na rynku gwizdków, to stosowałem takie ustniki, robiłem przewodów do paliwa samochodowych. Takie wężyki, szlaufiki są. Kupiłem 3 metry kiedyś i miałem tych ustników, potem się nakłada i było bezpiecznie. Ale to nie jest do końca takie fajne. Poza tym, bardzo często, jeżeli Państwo byście mieli taki gwizdek i nie skontrujecie tutaj, nie zaciśnięcie szczypcami tego korpusa, tego gwizdka, tutaj go nie zblokujecie, to on po pewnym czasie się, proszę Państwa, podczas chodzenia, podczas wibracji, wykręca się i wracacie do domu z samym gwintem, że tak powiem, i rdzeniem tego gwizdka, a samego tubusu gwizdka nie macie. Więc tutaj jest to najbardziej wadliwe rozwiązanie. Pod względem atmosferycznym, czyli mróz, oraz pod względem tym, że bardzo często się gubiły, bo ponieważ się rozkręcały. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą sytuację. Teraz zobaczymy, co punkt 6 mamy. Jeszcze mamy podpunkt do 5. Proszę Państwa, naprawdę zachęcam, żeby nie nosić gwizdka w ręku. Na początku każdy z Was początkujący, prawie w większości przypadków, chciałby ten gwizdek nosić w ręku, tu mieć nagrody dla psa, prawda, tu smycz i gwizdek w ręku. Ja mówię, nie, tak nie może być, bo musicie mieć wszystkie ręce swobodne, żeby prawidłowo dawać gesty psom, pieskowi, żeby prawidłowo odbierać aport, żeby coś, a nie, że macie rękę już jedną jakby upośledzoną, bo jest zamknięta z gwizdkiem. Tego nie wolno robić. Gwizdek na szyjce zawsze przyzwyczaić się, w którym miejscu on klatki piersiowej leży, zawsze go sobie sięgać precyzyjnie. Im precyzyjniej, im szybciej, tym oczywiście nie muszę mówić, że lepiej. Punkt 6. Jak przygotować psa do pracy z gwizdkiem? Otóż ze szczeniantami najlepiej zacząć. Mamy miseczkę. Wkładamy do miseczki, dajmy na to umowną karmę. Dajmy na to, że karmę. Potem na piesku zaprezentuję to, na modelu. Wkładamy karmę, szczeniaczek tu jest, robimy i pieskowi dajemy tą karmę. No wtedy to je. Daj Boże, żeby miał apetyt. Jak je, to jeszcze można powtórzyć raz. Wtedy powstaje odruch Pawłowa, rosyjskiego uczonego, pierwszego stopnia. Czyli że jak jest sygnał taki, to znaczy, że smacznie w buzi i smacznie jest w brzuszku. I tak robimy 5 razy dziennie z takim szczeniaczkiem, bo 5 razy dziennie go karmicie. Jeżeli pies natomiast już jest starszy i gwizdka nie miał nigdy wprowadzonego, no to robimy inaczej. Jeżeli pies do nas przybiegł, nawet bez gwizdania wcześniej, używania gwizdka, dajemy mu smakołyczek z lewej ręki, no bo z lewej najbardziej profesjonalnie, jak on pobiera to jedzonko pobiera, to mu dajemy sygnał gwizdkiem. Nasza kartka, dobrze. I on jak to ma w swojej tej paszczęce, w kufie i to tam te kubki smakowe to smakują, to mu się kojarzyć zaczyna, że ten dźwięk to jest fajny, bo jest bardzo fajnie w buzi i bardzo fajnie w brzuszku.
I to zaczyna działać. Czasami mi się zdarza, że jak ktoś przyjedzie do mnie z dorosłym psem, to jeszcze tego samego dnia zdolne osobniki za piątym, szóstym razem i już nie muszę pokazywać, że mam nagrodę albo coś, tylko zrobię, a on leci i mówi, a będę miał w brzuszku i będę miał w buzi. Będziesz miał. I dostaję. I od razu jest zainicjowany proces odruchu Pawłowa pierwszego stopnia, powtarzam. Dobrze, zobaczymy, co dalej nam uciekło tutaj. A, dobrze, dobrze. Dobrze. Gwizdek jako wspólny klucz domowników dorosłych, powtarzam z podkreślnikiem, dorosłych do pojazdu. Dajmy na to, tak porównamy znowu psa, ciało jego jako do samochodu. Gwizdek to jest klucz. Kluczyk do stacyjki. Kluczyk immobilizer. I czy weźmie żona, czy weźmie to narzeczona, czy weźmie to kolega i będzie prawidłowo używał tego kluczyka, to w miarę ten pojazd będzie mu fajnie jeździł, bez łamania stacyjki. Czy to jest dla Państwa jasne? Mam nadzieję, że tak. Przy czym, dlaczego tu podkreślnikiem dla dorosłych? Częstokroć dzieci, wiem doskonale w domach, że no, kusi je no, taki fajny gwizdeczek. Mama, tata poszli do garażu po coś, to ja sobie pogwizdzę. Ale pies jest w domu na leżance i jest demoralizowany, bo dziecko się bawi gwizdkiem. A pies nie rozumie tej abstrakcyjnej przygody. Proszę, abyście Państwo zawsze, jak macie dzieci w przedziale wiekowym 4-7 lat, to żeby gwizdek był naprawdę deponowany gdzieś wysoko, żeby dziecko nie miało dostępu, tak jak do kluczyków od samochodu, bo były przypadki, gdzie dziecko 9-letnie wzięło kluczyki, no i się bawiło kluczykami w stacyjce. Samochód był na pierwszym biegu zapięty i dziecko ruszyło i walnęło w płot albo gdzieś tam w ścianę domu, bo samochód zaskoczył zapłon i się uruchomił silnik na jedynce. Poszedł. Tak więc to na tej samej zasadzie. Nie wolno mieć takiego czegoś, takiego nieprzemyślanego. Proszę Państwa, tu napisałem sobie tak fajnie, dowcipnie, że w sytuacji, kiedy wam gwizdek zginął, urwał się, nie macie gwizdka przy sobie, pies biega, no co zrobić, nie mam gwizdka. Jeżeli będziecie umieli zaintonować tutaj, że tak powiem, aparatem mowy, gębowym aparatem, ustami, zaintonować dźwięk gwizdka, możecie się wspierać tym. Tyle tylko, że albo się umawiacie z psem na perfekcjonizm i precyzję, że jeżeli gwizdek umiecie wysłuchać oraz tu potem zaintonować, zaproponuję, jak to wygląda. I teraz bez gwizdka. Mniej więcej są to te same skala herców. Pies będzie słyszał, że to jest troszeczkę inne, bo nie ma z języka, bo to trzeba, prawda? Nie ma z języka, ale już będzie działał. Nie wolno natomiast, jeżeli gwizdek wasz brzmi na przykład tak, a wy mu zrobicie albo to jest zupełnie inna inszość. To tak jakby pakować nie ten kluczyk od innego modelu samochodu do stacyjki swojego samochodu. Od innego modelu, powtarzam. Więc tutaj paszczowo, tak jak w filmie Race, można. Ale jeżeli ktoś umie. W innym przypadku to tylko w drodze awaryjnej, ale to też postarać się, no jak powiedziałem, zginąłby ten gwizdek. A tak to unikać takich zamienników. Druga rzecz, taka kosmetyczna zupełnie historia, mianowicie producenci tych gwizdków, właśnie to tam, tej samej firmy, proszę Państwa, tutaj na bubelku pokażę, dają rzemyki lub takie sznureczki, gdzie na końcu jest tak zwany supełek, prawda, no wiadomo, musi być, ale potem w trakcie chodzenia ja zauważyłem, że ten supełek to się przemieszcza, 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 przemieszcza. Taki robiąc w tym momencie chaos i bałagan. No strasznie nie lubię, nie wiem skąd u mnie ten perfekcjonizm się był wziął, no ale mówię, co tu zrobić, bo mnie to irytowało. Wolałem, żeby ten supełek zawsze był na karku. Jak to wymyśliłem? A żeby tego, prawda, nie było. Dwa warianty. Wariant pierwszy, rozwiązałem supełek, ten, tutaj ten, rozwiązałem i związałem tutaj takie dwa stoperki z takich supełeczków. I zawsze mam gwarancję, że będzie ten supełek pedantycznie na szyjce, na karku, za kołnierzykiem, czy. I to jest bardzo fajne, wyważone to jest. Drugi system, który wymyśliłem, to na tym moim
takim ulubionym, bo często było trudno mi wyważyć, gdzie jest środek tych supełków, tych, to taki, że związałem w ten sposób i dołożyłem nowy sznureczek. Dlaczego nowy sznureczek, proszę Państwa? Bo tu producent tych gwizdków daje no, taką naturalną skórę, ale ta naturalna skóra ma ten feler, że podczas najzwyczajniej w świecie działań atmosferycznych, a często jesteśmy w terenie z psami, to raz namoknie w deszczu, w wilgoci, a potem go wiatr weźmie, przesuszy i on szybciutko się starzeje, ten rzemyczek. I po jakimś pół roku do roku gwarantuję Państwu, że niechcący ręką gdzieś się oprzecie albo jakąś gałązkę zawadzicie i dojdzie do przerwania tego rzemyka. No a w tym momencie wiadomo, co się będzie działo. Mianowicie nawet nie będziecie mogli wiedzieć, gdzieście go zgubili. Mam to z praktyki zrobione, więc wiem, o czym mówię. Tak więc to tyle na temat i tuningu gwizdków, i paszczowo, i wszystko chyba omówiliśmy. Mam nadzieję, że Państwa mocno, że tak powiem, nie znudziłem. Życzę naprawdę sukcesów, oglądalności sobie, a Państwu sukcesów życzę. No i co? Subskrybujcie, polajkujcie, zawsze będzie nam miło jako ekipie. Bardzo miło będzie. No i co? Do usłyszenia w następnych odcinkach. Jak nie będzie takiej ciągłości zupełnie takiej systematycznej, to proszę wybaczyć. Ale jesteśmy każdy z nas prywatnymi osobami, a w związku z powyższym życie czasami nie pozwala do realizacji materiałów. I cały czas sugeruję, że poszukiwany jest jeszcze dubler kamerzystki. Najlepiej z Mazowsza gdzieś, może tutaj z Warmińsko-Mazurskiego. Tak do 150 km byłoby idealnie od uroczego Szelkowa, jakby nie było. Pozdrawiam Państwa. Z dobrym humorem, w dobrych nadziejach, że będzie Wam dobrze szło. Pozdrawiam, do widzenia. Zapraszam. Proszę Państwa, przyprowadziliśmy naszego modelowego pieska, który posłuży jako szczeniaczek. No, będzie wcieli się w rolę przedszkolaczka, szczeniaczka. I teraz dajmy na to, że tutaj są ułożone jakieś na smakołyki. Zapraszam. Chodź tutaj, bubo, bubo, bubo. No teraz jak do szczeniaczka muszę mu mówić. Chodź. Chodź, dobrze. Chodź. Dobrze, siadł, piesek usiadł, dobry piesek. Przygotowujemy gwizdek. I podczas jedzenia parę razy tak trzeba zrobić. Oczywiście ja nie będę go teraz uśredniał w dół, bo nie jest szczeniaczkiem, ale mniej więcej mam nadzieję, że powoli to Państwo zobaczyliście. Może zrobimy jeszcze replay, że tak powiem. O, poczekaj, szczeniaczek. Zostaniesz szczeniaczkiem dzisiaj naszym modelowym, tak? Nie. Weź. Coś w tym stylu. Oczywiście szczeniantom malutkim, takim 3-miesięcznym, to można bez reżimu hasła, żeby wziął to. Tylko od razu niech jedzą i niech je taki szczeniaczek i dostaje sygnał gwizdkiem oraz popas, czyli jedzenie. Tu w przypadku już takiego dorosłego psa, to ja mam prawo położyć, to nie wolno. Jak będzie już starszy szczeniaczek, prawda? No to wkładamy tam. Nie! 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 Weź. Coś w tym stylu. I oczywiście w tym momencie należałoby podgwizdywać. Nie za dużo oczywiście. 2-3 sygnały max. Dobrze. No to leć, szczeniaczku. Odwołamy go tymi dwoma krótkimi gwizdkami. I ruch ręki wahadłowy. Śliczny meldunek. Dobrze. Tak, spokojnie. Dobry piesek. Dobrze. Warm. Siad. Dobrze. Na przybyle. Zmiana kierunku poruszania się, o którym mówiłem, prawda? Może to pokażemy, mimo wiatru, aż kapelusz spada z głowy. Thank you.
Dobry pies. Siadł. Naprzód.